Witajcie w Poeta Jać, moje kochane małedeczki. Dzisiaj przychodzę do Was z satyrycznymi treściami. Pomyślałam sobie, że zbliża się weekend, więc fajnie byłoby zapoznać Was z treściami satyrycznymi z najnowszego rocznika satyrycznego pod tytułem Rubryka Satyryka. Oto się prezentuje tak. Została wydana ta książeczka przez Fundację Poeta Jać. Z patronatem medialnym oczywiście Poeta Jatu, poezji rubasznej, Poezja na każdy dzień oraz Tomikowo. Okładkę wykonał Marek Mosor, o Marku będzie trochę później. Jeśli cenicie sobie sarkazm, dowcip, ironię, szyderstwo, retorykę, hiperbole lub deformację, to koniecznie zostańcie na kanale. W tejże publikacji wzięło udział 24 szyderców z całej Polski i zapewniam Państwa, że książka jest naprawdę wyśmienita, pełna satyrycznych treści. Znajdziecie tutaj pamflety, parodie, peny, paszkwile, pastisze, fraszki, limeryki, karykatury, rysunki prasowe oraz epitafia. Postaram się przybliżyć przynajmniej po jednym utworze każdego z autorów, żeby zachęcić Państwa do sięgnięcia po lekturę. Książki można nabyć w Fundacji Poeta Jat. Wystarczy kliknąć w wyślij wiadomość bądź skontaktować się z wybranym autorem. Na pewno ktoś jeszcze posiada wolne egzemplarze. No i co? Przechodzimy do rzeczy. Bogusława Chwieród. Jej humorystyczna opowiastka o pewnej Zosce. Posłuchajcie. Zośka. Kto pamięta Zośkę? Dziwna z niej kobieta. Choć była wszędzie, ja jej nie pamiętam. Kto pamięta Zośkę, jej czarne podwiązki? Brała życie garściami i na siebie obowiązki. Wszędzie się kręciła, rano i wieczorem, a najczęściej siedziała przed telewizorem. Gdy zaczynał się serial, to wszystko rzucała, zabierała browar, na tapczanie chlała. Od północy balowała, jak wschodząca gwiazda, a nad ranem przyspieszała, jak rozgrzana Mazda. Ciało miała jak malina, przez życie sprasowane, takie dzieło pana, trochę nieudane. Kto pamięta Zośkę? Jej spojrzenie, błysk. Ja jej nie pamiętam, choć dostałem wpysk. Bogusława Chwieród.